Dziś pokażę Wam, jak zrobić pyszne cynamonowe ciasteczka, chrupiące na zewnątrz i mięciutkie w środku, lekko gumowate takie, ciągnące, pyszne. Polecam i zapraszam na przepis. Przygotowanie naszych ciasteczek zaczynamy od wymieszania 360 g mąki pszennej z dwoma płaskimi łyżeczkami proszku do pieczenia. I szczyptą soli. Odstawiamy na bok. Do miski trafia 225 g miękkiego masła i 300 g cukru. Miksujemy. Dodajemy dwa jajka, ale nie naraz, po jednym. I miksujemy dalej. Dodajemy jeszcze kilka kropli ekstraktu z wanilii. Jak nie macie, możecie użyć łyżeczki cukru waniliowego lub świeżą wanilię. Dodajemy po trochę mąkę wymieszaną z proszkiem. Przygotowane ciasto ląduje na około godzinę do lodówki. Ciasto poleżało już godzinę w lodówce, troszeczkę stężało. Możemy robić dalej. Mam tu przygotowane w miseczce 65 g cukru i 2 łyżeczki cynamonu. Mieszamy to razem. I w tej mieszance będziemy obtaczać nasze ciasto. Formujemy kulkę, troszkę mniejszą niż orzech włoski, bo te ciastka będą mocno rosły w piekarniku. Taką kulkę obtaczamy w mieszance cukru z cynamonem. Troszeczkę płaszczamy. I układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. I robimy tak zresztą. Ciasta. Aż do końca. Pamiętajcie, żeby zachować spore odstępy między ciasteczkami, bo one będą rosły sporo. Tak przygotowane ciasteczka wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni na około 8 do 10 minut. Jak mówiłam, ciastka sporo rosną. Niektóre mi się nawet troszkę posklejały, ale to tylko dla mnie, więc nie przeszkadza zupełnie. Przyrumieniły się, wyłączyłam. Teraz najlepiej je ostudzić na papierze, bo one są teraz bardzo mięciutkie i rozpadłyby się, gdybyśmy je ruszali. Więc po chwili, jak troszeczkę ostygną, dopiero zdejmujemy z blaszki. Ciasteczka już gotowe, upieczone. Już są sztywne.
chrupiące od zewnątrz, a w środku mięciutkie i takie lekko ciągnące. Takie uwielbiamy najbardziej. Poza tym przepysznie pachną cynamonem.